Taki to kondotier rewolucji. Paweł Wieczorkiewicz. Ideowym, bo pieniędzy za to nie brał. Marek Urbański. Piękne i bestia. Jarosław Dąbrowski, Polak, oficer armii carskiej, rewolucyjny generał francuski, ostatni dowódca wojsk komuny paryskiej. No i znowu żeśmy wywlekli postać ze śmietnika historii, czy tradycji PRL-u i tradycji lewicowej. Taki to kondotier rewolucji. Oficer, który przysięgał imperatorowi rosyjskiemu, przysięgę złamał, usiłował wszcząć bezsensowną ruchawkę w Królestwie Polskim. Bogu dzięki mu się to nie udało. Udało się to później szaleńcom w 1963 roku. Trafił wreszcie do Francji, gdzie stanął na czele jednej z najbardziej obrzydliwych, krwawych, terrorystycznych ruchów w historii tego kraju, tak zwanej Komuny Paryskiej. No tak, nie Komuny Paryskiej, a Komuny Paryża. Komuna paryska to jest, tak powiem, bolszewicka wersja tego epizodu w dziejach Francji. Leninowi wydawało się, że komuna, która powstała w Paryżu, musi być centralnym, zamordystycznym rządem całej Francji. Ci, którzy ją tworzyli, odwoływali się nie do marksizmu, tylko do średniowiecza, do tradycji autonomii gmin, do tradycji anarcho-syndykalistycznej. Komuna Paryża, powtarzam, była tyglem, w którym mieszały się wszystkie prawie istniejące radykalne tendencje europejskie. Nie tylko komunistyczne, nie tylko marksistowskie, ale antymarksistowskie, radykalno-demokratyczne. Był to jeden wielki, krótki eksperyment, przypominam, wynikający zresztą, jak się to pięknie znowu za czasów towarzysza Gierka mówiła, zrywu patriotycznego. Komunę Paryża ogłoszono w momencie, kiedy u bram tego Paryża stanęli Niemcy, a wspaniały, demokratycznie wybrany rząd francuski Niemcom czapkowo i usiłował z nimi jak najszybciej podpisać na dowolnych warunkach. Dlatego, że był rzucony na kolana. Komuna Paryża to nie jest tylko to, co wyciągnął z tego Lenin, Stalin i ci ideolodzy komunistyczni. A oczywiście terroru tam nie było, prawda? Terror był, ale po pierwsze, dopiero w schyłkowym etapie owej komuny, krwawa ona była również w ciągu swoich ostatnich czterech w zasadzie dni. To właśnie wtedy, kiedy kolega Dąbrowski dowodził jej wojskami. Przepraszam bardzo, kolega Dąbrowski był w tym wypadku typowym oficerem apolitycznym. On był dowódcą sił zbrojnych. Kondotier. No. Kondotier. On został zaatakowany przez szczerego demokratę generała Galifę, który chyba, o ile się nie mylę, pierwszy zaczął tego typu zabawy, jak masowe egzekucje pokazowe, jak pacyfikacja dzielnic mieszkaniowych, jak burzenie domów, jak rozstrzeliwanie wszystkich bez wyjątku. Dalecy od komunizmu władcy Francji okresu międzywojennego nie ośmielili się nawet zaatakować tej legendy. Zostawili cmentarz, zostawili dzieje komuny jako dzieje walki Francuzów o niepodległość. Ale Francja do dzisiaj czci robi Robespiera i Jakobinów, to żadna miara. Ale zgodziłeś się wreszcie raz po tylu tygodniach ciężkiej z tobą pracy ze mną. Jarosław Dąbrowski był kondotierem. Przyznałeś to publicznie. Był. Ideowym, bo pieniędzy za to nie ma. Piękne i bestia.